Czekałem na to, no ile? Od listopada. Trzy miesiące człowiek zbierał te paczki. Przed Mistrzostwami Świata zacząłem, no i... Chociaż nie, czy ja coś otworzyłem? Może coś otworzyłem. Nie wiem, nie pamiętam. Słuchajcie, widzowie, kochani, za to fakt jest taki, że mamy tych paczek 14. I te 14 paczek otworzymy dlatego, że w drużynie tygodnia wylądował potężny Achraf Hakimi. Ocena 87, taka sama jak na jego karcie World Cup Phenom? Chyba tak się nazywał ten event. Także można za niego dostać troszkę pitosu, kilkaset tysięcy monet. Także nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza paczuszka. No i lecimy. Lecimy, zobaczymy. Oj, nie ma reflektorów. To oznacza, że będzie overall malutki. Yellow. 83. Paczka numer 2. Idzie weryfikacja. No, to może być już coś dobrego i... Rajkowicz 84. Trafiony. Paczka numer 3. No i też reflektory się pojawiają. Angi Kasio? Staś Tarkowski. W pustyni i w puszczy. Główny bohater taki był. Albo mi się pomyliło. Ale chyba tak miał nazwisko. Jest głównych bohaterów. Nie jestem pewien. Może lekka odklejka wleciała, ale raczej był. Na razie słuchajcie, praktycznie same quicksele. Więc zobaczymy, czy nadal tak będzie. Portugalia, SP. No i to już jest wyższy overall. Ruben Neves, 66, powoli rozkręcamy te paczki. No i pozostałe dwa to niestety też quicksele. No ten już warty trochę więcej, powyżej quicksela, więc oczywiście go do klubu weźmiemy. No i teraz paczka numer 5. W siódmej podobnież ma się kryć Hakimi. Oby tak było. Niemcy, PP, no i tego jeszcze też nie mieliśmy. Lukas Brandt, 85. No dobra, już jakieś overale bardziej zacne. Również dwa quicksele. Paczka numer 6. Są reflektory. Jest Francja! PES! Czym ja się podniecałem? Myślałem, że to Coman może? A to i tak by nic nie dało, i tak. Lecimy. Cały czas reflektory, to jest pozytywne. Mamy Duńczyka na SP, mamy... Hochberga! No dobra, 8-6, 8-4. Lecimy dalej. Już połowa za nami. Oj, teraz bez reflektorów. To chyba sobie można... Może nie pominiemy, bo zobaczymy, kto nam tutaj wpadł. Permila. Ajajaj, ciężko zachowane paczuszki. Zobaczymy, czy jeszcze coś nam się miłego tutaj przytrafi. Ale w sumie te quicksele też są ok, prawda? Zawsze budżet tutaj jest podbijany. Irlandia i McGoldrick 84, dobra. Bejot na fejku. Wjechał teraz, cyk. Tego tu. Cztery paczki. Błagam, niech raz odda. Naprawdę nie ujrzę nawet... Rafini. Komana. No jest Kolomuani, no coś nowego. Proszę. No proszę. Aja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 j. Chociaż jestem i Abraham, to jest dobry, bardzo overall. Najwyższy na dzisiejszym openingu. Informowym. Ulela. A w środku mógł być jeszcze oczywiście Hakimi, nie? Mógł być. Zobaczmy. No nie. No bez reflektorów. Dobra, pomijamy. Wszystko na quicksel tam. 30 koła. Bardzo proszę. Są reflektory. Może teraz? Francja! A, Kolomuani. Dobra. Myślałem, że Coman. Nie spojrzałem nawet taką pozycję. Ma Coman w paczce. O, rady. O, rady. Ostatnia paczka. Czy warto było trzymać te paczki? Może w ostatniej odda. Ale to nie koniec jeszcze polowania. Jeszcze 5 paczek z Team of the Week. Łatwo. Bez walkoutu. Przewijamy. Yellow 83 najlepszy. No czy się uda coś trafić? No jest ten Hakimi niby nieszczęsny, szczęsny, no. No może teraz. Hochberg. Hakimi ma 87. Dobra, czy nie masz szans, żeby był też w paczce? Dobra, to na quicksell. Lecimy z kolejną paczką. No może teraz jest! Jest! Tak jest! Nagrody za Champions oddały! Wreszcie wywróżył! Dobrze, warto było! Tak jest!
Pozdro Hakimi! Pozdro Hakimi! Znakomity trafik! Hakimi trafiony za Food Champions! No i warto, warto było wbijać 20-0, bo... No te 330k zawsze wpada, nie? 330k. Jeszcze żał Mario, proszę bardzo, tutaj wiecie, no to potężna paczka za 350 tysięcy monet, no to... Nie w kij dmuchał, jak to mawiają, ale jeszcze dwie paczki z informami. Może jeszcze raz? Aj, Brazylia, Brazylia! Hejo, Enrique! Dobra. Tego na Quixel, no i ostatnia. Zapolujmy, zapolujmy, może jeszcze raz. Może jeszcze raz zostaw Hakimi, zobaczmy. O nie. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Pas. Pasito.